Mi siedzi na gardle, dawaj. Ale to nie dobre. Mi się kolega. A słyszeliście, jaką złośliwość pod naszym adresem mężczyzn wypowiedział Zbigniew? Że niby co? Że niby wielbłądy tyłem wstawają? No. Ale co, za co się tyłem? Żopa. Dobra. To są tak pod nosem. Gdzie ty nie jesteś? Nie, dziewczęta, w czym bierzecie firanki? Jak często? Czy dzisiaj zamierzacie firanki? Uzbekistan. Nie wiem, który jest dzisiaj dzień. Chyba środa. Czwartek. Jesteśmy na pustyni, nad jeziorem Ajdarkul, na północno-wschodniej części Uzbekistanu. Płacz. Tego obozu. Z czego jest? Nie wiem. Ale to jest serduszko, które w nocy świeci. Wchodzę do serduszko, żeby je zabrać ze sobą. Mamy tutaj sympatyków wody zimnej, orzeźwiającej. Odpływa właściciel kamery, nieświadomy, że jej nie odzyska. Thank you.
właśnie, bo mu opadło. Wszystkie mają. A twój sika? Sika? Zestresował się tam. Machnie ogonem. Ula. Czekaj, czekaj, czekaj. No dawaj. On się rusza. Pewnie, że się, bo to żywy jest wielbłąd, ty. Przypominam, no. To się nie rusza, no. Do tyłu. O. A ty nie jedziesz, Wojtek? Może wyprowadza, parkuje. To nie jest takie łatwe, słuchajcie. No. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Nie, słuchajcie, nie czepiacie się tych garbów, bo wszyscy nie. Myślą, a że jemu powie... Już? Nie. On nie wie, że tam ma to. Gdzie on ma hamulec? O, ale ostatni chodzi. Ale wielbłąd. Wiotrze. Tak. No, na razie, tej mam, fajnie było. Bye bye. Za dwa miesiące umów mnie w robocie. Macie lustro? Nie pociągnij za hamulec.